Zarówno w Parku Konstytucji, jak i na festynie zorganizowanym przez służby mundurowe dzieci nie brakowało. W tym roku obchody Dnia Dziecka były szczególne ze względu na ogromny wachlarz atrakcji. Organizatorzy prześcigali się w pomysłach. Miasto obiecało Milusińskim sporo atrakcji i z danego słowa się wywiązało. W Parku Konstytucji na najmłodszych mieszkańców miasta czekał prezydent Suwałk. Dla Was, dla tych najmniejszych składamy oczywiście życzenia jak najwięcej uśmiechu, takiego od ucha do ucha. Składamy życzenia oczywiście, żeby do snu zawsze Wam czytano piękne, wspaniałe bajki. Były nie tylko serdeczności, ale i słodkości. Prezydent wraz ze swoją zastępczynią Ewą Sidorek rozdawali dzieciakom cukierki. Były też darmowe lody, pączki. Rodzice i dziadkowie również nie szczędzili upominków. Dzieci natomiast miały swoją osobistą listę życzeń. Działa bez Melfa jeszcze, oprócz Glebusa. Pompowano zjeżdżalnie. W niedzielę dzieci były wszędzie. Pod sceną i na scenie, gdzie umilały czas swoim rówieśnikom tańcem i śpiewem. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Blach jest drewna, przecież nic nie wzruszy. Larka nie ma serca, czy to prawdą jest? Na placu strażackim przy ulicy Witosa też dzieci nie brakowało. Prawdziwe oblężenie przeżywały samochody wojska, straży i policji. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również specjalne Google, które po nałożeniu zmieniały znacząco obraz świata. Żeby nie było prosto, w tych okularach należało pokonać tor przeszkód, co wcale nie należało do łatwych zadań. Jak wyświetlą mrówki? Świat mrówki? Tak. Że wszystko tak pod górkę. To ciekawe. Tak. Dzieci mogły na chwilę poczuć się jak policjant czy strażak, zasiąść na służbowym motocyklu lub spróbować swoich sił w obsłudze węża gaśniczego. Co odważniejsi próbowali zasiąść w symulatorze wypadkowym. Było bardzo za wielkie zaskoczenie na samym końcu. Troszkę. Oczywiście mundurowi również pomyśleli o tym, co dzieciom daje niespożytą energię. Słodkości nie brakowało.